Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poczekamy na Was chwilkę. Jesteśmy w trasie. Obiecaliśmy Wam wczoraj, że dzisiaj się połączymy. Tak więc zostawcie komentarz, czy jesteście już z nami. Zaczniemy od katastrofy ekologicznej. A mianowicie to skażenia Odry. Ja zaczniemy sobie od skażenia Odry, ponieważ mamy takie pewne nieoficjalne informacje. Za 50 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Dobra, ja będę to trzymała. Dobra, coś wymyślę. Tutaj. Tak więc ruszamy razem z Wami. Zostawcie komentarz, czy jesteście już z nami. Chciałbym mieć taką kobietę, jak ty napisał Marcin. Widzisz? Jak ja? Nie, jak ja. Ale nie, bo może myślałem, że wiesz. Mieć taką kobietę, jak ja. A widzisz? Dziękuję bardzo za komplement, że jestem takim autorytetem i po prostu przykładem, ale wiesz... Za 150 metrów... Racjonalnie to ci powiem, że ten, że zupełnie inaczej się ze mną żyje. Skręć w prawo. Dobra, ja tutaj, wiesz co, zastanawiam się nad jedną rzeczą, jak się obraca kamerę. Dobra, już wiem. Tak więc, witamy Was serdecznie. Za 150 metrów, na rondzie czwarty zjazd. Czasami będzie ciemno. Skażenie Odry zaczęło się w Gliwicach od jednej firmy. Czym nas zaskoczycie? Napisał Marcin. Witam w Podkarpacie, Marcin też się znam, a Marcin napisał dokładnie. Magda napisała, witajcie. Skręć w lewo. Ja nie wiem, po prostu. Tu. Za 300 metrów, skręć w prawo. Coś się pogubiła. Zawracam nas, wracamy do razem. To się zajmie relacją. Dobra, coś tam wrócę na chwilę. Czekajcie, czekajcie. Kurde. Już, już. Zapomniałam o jednej rzeczy. Może czego się nie robi w poświęceniu dla ludzi, nie? Nie ma lipy. Nie ma lipy, nie ma lipy. Tak więc słuchajcie, bo napłynęły do mnie nieoficjalne informacje. Poczekajcie, bo my tutaj błądzimy. Tak więc pewna grupa ludzi, którzy są wędkarzami, mają też swoje grupy na Facebooku i tak dalej, no i nagłaśniają to, co ma by, co według nich po prostu jest to tak jakby przemilczana sytuacja, że nie chcą, żeby to wyszło na jaw, a oni tutaj mówią, że nie ma współpracy między nimi a resztą. Czekajcie, bardziej tutaj musi się skupić, żebyśmy mogli wyjechać stąd, gdzie my jesteśmy w ogóle. Czekajcie chwilę. Więc, że pewna firma właśnie celulozowa obwiniają tę firmę o to, no tak jakby obwiniają, tak? Bo tutaj mówi się, że doszło do jakiegoś tam pozbycia się tlenu, że coś tam się zaburzyło, no ale wędkarze podbijają cały czas na alarm, też przekazują do mediów takie informacje, te informacje też napłynęły do nas, że po prostu czują się pomijani, tak? To jest oczywiście nieoficjalna informacja, podkreślam, aczkolwiek oni tam robią wszystko, co mogą, mówią, że nie mają w tym wsparcia, że jako pierwsi to wszystko zauważyli, no i mówią o skażeniu, mówią, że przypomina ta sytuacja, że jest bardzo dużo ściętych ryb, śniętych ryb, jak się... Śniętych, no. Śniętych. Zdechłych. No a dzisiaj już taki... podobno ponad tonę dzisiaj wyłowili tych śniętych ryb. No. I biorą się do roboty mówią na jutro. O zatruciu właśnie
mówią właśnie o zatruciu, a nie o tym, że to jakaś tam sytuacja przyrodnicza, że tak się stało i tak dalej, nie? Od razu globalne ocieplenie. Mówią, że ten, że nikt nie chce tego sprzątać, że po prostu jest smród, że to jest katastrofa ekologiczna, tak? Że doszło do poważnego skażenia, no i że jest to bagatelizowane. To tak w skrócie. No, że to nie są jakieś tam reakcje, do których doszło w wodzie i tak dalej, że one właśnie uwalniają, że te reakcje by uwolniły ten tlen, tylko że doszło do zanieczyszczenia i cały czas o tym apelują, tak. No, tak więc sprawa jest poważna. Kiedy do ludzi dotrze, że las utylizują masowo, napisał Mire. O tym, że będą wody sanitarne, mówili już dawno, bo chcą wykańczać ludzi, napisała Justyna. Dobry wieczór, napisała Danuta. Pożary, niszczenie rolnictwa, walka z wolnością, zatruwanie jedzenia i natury itd. To gruba akcja zaplanowana, zaostrzenie sytuacji, nie mam wątpliwości, napisał Marian. Widziałam wideo pełnośniętych ryb, pisze Ewelina. Anna się z nami wita. Cześć załogo Rebel, pisze Renatka. Cześć, witaj. No tak więc widzowie mają takie, a nie inne. Uważaj. Spoko. W ogóle odwróć kamerę na siebie, bo się zaraz zanudzą tą drogą. Ale zapomniałam, że kamera jest tylko w stronę, przepraszam. Cześć kochani, jesteście niezłomni, Defsola. Trzęsie mi i tekst mi po prostu trzęsie. Zjedź z ronda, następnie skręć w dzień zjazd. W Polszmacie była mowa o 10 tonach, a skażenie jest od końca lipca, pisze Magdalena. Tak. Właśnie o tym końcu lipca też podkreślają wędkarze. Kamraci pozdrawiam, pisze Artur. Pozdrawiam. Skręć w prawo w zjazd. Ja bym sobie kupiła zapasy wody w butelkach na wszelki wypadek, pisze Ewelina. Polska woda kranowa jest w rękach firmy z Izraela. Skręć w prawo na rozwidleniu. Boże, chyba Hales się nazywa. Kurczę, ale trzęsie. Toż to... No teraz już nie będzie trzęsło. Komediodramat, pisze Marian. Katastrofa ekologiczna, dramat, pisze Ewa. Witam serdecznie, pisze pani Teresa. Tak więc słuchajcie, tak sobie jesteśmy w trasie i sobie jedziemy. Andrzej będzie patrzył na drogę, a wy będziecie patrzeć na Andrzeja. Ja się duszę pasami. Skręć w prawo na rozwidleniu. Tak więc za niedługo już nawigacja nie będzie nic do nas mówiła, bo nie będzie miała co mówić. Sobie wyjedziemy na prosto. Tak. Ostatnia prosta. Znaczy nie, wiesz. Ja na tak mówił wizjoner. Ja na przykład bym się bała tak powiedzieć, bo potem mi się spełnia. Wiecie, ile razy ja coś do kogoś rzuciłam i zaraz to się okazało prawdą, znaczy, że jest realne i że się dzieje. No. Tak więc witam wszystkich, pisze Mirka. Wysłałam Andrzejowi link z nad Odry. Tak, widziałem, dziękuję. Dostałem. Z podpaleniem pola przez wiecie kogo, pisze Anna. Przygotowywać miał być, pisze Justynka. Przygotować chyba ci chodziło, tak? Co ty tak panikujesz podczas jazdy z twoim kierowcą, pisze Justynka. Ona już wie dlaczego. Ja się nie przyznam. Andrzej jest bardzo dobrym kierowcą. No. Potwierdzam. Co ja wam mogę powiedzieć? Ja po prostu bez powodu, nie? Absolutnie, no przecież nigdy jeszcze nie było żadnego zdarzenia, żebym miała powód, żeby tak mówić. Nie. Dalej pisz Justyna. Przygotować. Domyśliliśmy się.
Siema Jowita, siema Andrzej, pozdrawiam z Warczewa. Siema, siema. Julka. Jak coś źle przeczytam, to... To znaczy, że trzęsie. To znaczy, że trzęsie mi litery ten uciekają. A tak zawsze były komentarze. O, jesteśmy z powrotem. No, może nas zrywać po prostu. Może. Tak więc ten, co byśmy mogli widzom opowiedzieć ciekawego? Ale miał światło straszne. No, cały czas po oczach mi wali. Pomoc drogowa, nie lecisz. Najpierw przefiltrować od toksyn i metali, pisze Ewelina. Uważajcie na siebie, bezpiecznej drogi, pisze Justyna. Dziękujemy. Tak, dziękujemy. Tak sobie jedziemy, przed nami jakieś, nie wiem, 7 godzin. No. Znaczy nie, że w jedną stronę, no, tylko w ogóle tak no, różne miejsca. No ogólnie 888 kilometrów. Nie mamy co robić kilometrów. W nocy 888. No naprawdę, no tak, tak? Jak pokazało, 888 kilometrów. Dokładnie wtedy jest pyszna, naprawdę smakuje, pisze Justyna. Ja zawsze, słuchajcie, ja jako dziecko sobie już wyobrażałam, jak to jest, nie? Naprawdę, jako takie dziecko 6-7-letnie, że jak są te różne takie środki, które mają te takie czachy ponarysowywane i różne rzeczy i do prania i tak dalej, ludzie biorą leki, sikają, a jeszcze w ostatnim czasie, oczywiście już nie mam 6-7 lat, ale jeszcze w ostatnim czasie dużo rzeczy idzie w zlew, nie? Bo różni ludzie sobie różne rzeczy na lewo załatwiają. I że niby, i ja sobie tak jako małżeńska się zastanawiałam, jak to jest możliwe, jak tak zachęcają do picia wody z kranu, jak to się wszystko niby oczyszcza, nie? A wiesz co, ja się uśmiecham, a ja jadę bułkę z makiem, tak więc jak mam mak między zębami, to... Ale jest ciemno. Tak, już nie będzie widać mojego maku. No ja myślę, że nie. Tak więc jak to jest się w stanie niby oczyścić, nie? Ludzie biorą leki, robią siku, są różne substancje, różne środki chemiczne, różne przemysły, firmy i tak dalej. I to się tak nagle wszystko oczyszcza. Niszczą świat, pisze Anna. Witajcie, pisze Tomek. Źle mi się słucha, jak moich znajomych strasznie trafia po... Strasznie trafia po szpycach, ostro im poszło. Przykre to jest, my za chwili ludzi, ale się nie damy, pisze Ola. Same ósemki coś to znaczy. No to Justyna, dawaj, pisz nam, co to znaczy. Dawaj, co to oznacza. Co to oznacza. Ja bym wolał same siódemki akurat. Szóstki. Trzy siódemki, nie, no szóstki nie, ale... Trzy nie, siódemki. Czemu? Jakbyś powiedział, że 666 pokazał, to żeby powiedzieć, by ktoś się znalazł, żeby tak. Był, że masoni. Nie masoni, znasz ludzi, no. Kuźwa. Nie, ale trzy siódemki to wiesz, się kojarzy z wygraną, no, ze szczęściem. Oka proroka dzisiaj nie wzięłam. Cholera, ja musimy wracać do domu. Ja nie pojadę bez niego. Tak, więc już taką fajną drogę mamy. To Justynka, co to znaczy nam, powiedz? No już wiem, co wam ciekawego mogę powiedzieć. Tylko jeszcze jem. A mianowicie, Andrzej dzisiaj mi zadał pytanie. O, tak. A skąd wiesz, co sobie powiedzieć? Wiem. Jak to się stało, że trafiłaś na mnie i... A, jak to się stało, że mi zaufałaś i ja ci nie wierzę, że mnie nie infiltrowałaś jakoś. No słuchajcie. Ty i Marek. Słuchajcie, Andrzej się pyta mnie tak. Ja mi tak. Powiedz mi tak szczerze, jak według ciebie, nie? Jak to no. Twoimi oczami, czy tam jak to według ciebie... W twojej wersji, no. W twojej wersji, w mojej wersji, nie? No. Było, że ja jestem w rebel, nie? W ogóle i tak dalej, nie? Że go rozbierałam do skarpetek, nie? Sprawdzałam i tak dalej, jakoś, nie wiem, sprawdziłam jego osobę. No i przepraszam, jest to żywo. I ten...
I ja mówię do niego, że słuchaj, nie miałam czasu. Nie? On mówi, że nie wierzę, nie? Ja wiem, moi wszyscy znajomi też mi nie wierzyli. Wręcz mało tego, ostrzegali mnie, nie żeby byli do niego uprzedzeni, bo absolutnie nie, tylko ogólnie, nie? Jowita, co to za kolej, skąd on się znalazł, że, co, czemu robił relacje na Remu, dlaczego robi relacje, dlaczego ty gdzieś z nim jedziesz, dlaczego ty go do domu zapraszasz, nie? Kto to w ogóle jest, kościół się schoniki urwał. Więc ja powiedziałam Andrzejowi, jak to wyglądało z mojej strony. To było tak, że rozmawialiśmy kiedyś sobie przez telefon, jak z wieloma osobami, z którymi rozmawiam. Mało tego, rozmawiałam jeszcze z jakimś innym Andrzejem z Bielska Białej, bo tak mam zapisany numer. Końcówki były jakieś 666, była końcówka? Tak, tak, tak. Taka była końcówka numeru. Jak jesteś Andrzej z Bielska Białej z końcówką 666, to napisz, że jesteś, albo tam napisz mi wiadomość, bo ja byłam pewna, że ja z tobą drugi raz rozmawiam. A to w ogóle ja z innym jeszcze Andrzejem rozmawiałam. Tak więc już się mi to wszystko pomieszało, bo to dużo osób do mnie dzwoni. No i miałam któregoś razu sprawę w sądzie. No i Andrzej przyjechał na moją sprawę mnie wesprzeć. No i sobie jakiś gościu przyjechał, nie jakiś chłopak przyjechał, gdzieś tam z widzenia go widziałam, może z dwa razy wcześniej, albo raz. Dużo ludzi się widzi, ja jestem zajęta, nie? No i Andrzej przyjechał, żeby mnie wesprzeć właśnie na sprawę w sądzie. No, bo miałam sprawę w sądzie i przyjechał w celu wsparcia mojej osoby. Przepraszam, że tak dziwnie, chaotycznie mówię, ponieważ jestem zmęczona i rozpraszają mnie bardzo pasy. Tak więc, naprawdę, no to już nie. No tak więc, taka sytuacja. No i później Andrzej tam się skontaktował z Markiem. Z Markiem się też widział się z nami w ogóle wtedy. Poszliśmy do pizzerii. Tak, tak. Jadliśmy pizzę, rozmawialiśmy ze sobą. Jeszcze Szczepan był z nami. Tak, już nieważne co robiliśmy. No. W każdym razie Pegasusy i te sprawy. No, ale... ale co? Aha. No i ja nie wierzę po prostu... I on nie wierzy w moją wersję, Jowicie, a ja nie kłamię, to prawdomówna. Że Jowita, a tym bardziej już Marek czujny, że mnie nie sprawdzili, kurde, i że tak po prostu dostałem jakieś, nie wiem, wotum zaufania. Nie wiem. On przyszedł i pierwszy raz rozmawiałam z Andrzejem, jak przedatowują sprawę i później się Andrzej skontaktował z Markiem. I czy się tam widział z Markiem, no już nieistotne. W każdym razie powiedział Markowi, że jakbyśmy potrzebowali pomocy przy czujnym, przy Rebel, no to, że on swoją pomoc oferuje, nie? No jak powiedział, dobra, to ty ze wszystkim dzwoni do Jowity, jak to zawsze, Jowita, wiecie, ogarnie wszystkie poboczne sprawy. Tak więc Andrzej się do mnie kontaktuje, że Marek powiedział, żeby się z nami skontaktował, bo on by chciał, jakby chciał... Że jestem w różnych miejscach, czasem tak, różne akcje widzę. Że jeździ na różne wydarzenia i tak dalej, różne akcje widzi, albo robi. No i jakbyśmy chcieli, no to może nas odciążyć w ten sposób, przez zrobić na przykład relacje i tak dalej dla widzów i tak dalej. No i ja powiedziałam, że dobrze, spoko, oczywiście rozumiem temat, wrócimy do tematu, jak będę miała czas, ale oczywiście czasu nie miałam, nie wiem ile czasu zleciało, do momentu aż była pewna akcja i ja pojechałam w to samo miejsce, gdzie Andrzej. Pojechałam w to samo miejsce, co Andrzej, no i później się okazało, że jest kontynuacja tej akcji. A ja musiałam jechać na wesele, czy kontynuacja kolejnej kontynuacji, w każdym razie musiałam jechać na wesele i nie mogłam zrobić tej relacji. No i Andrzej powiedział mi, że może zrobić, ja mówię, no dobra, to dam ci dostęp do Rebel, nie? No i tak po prostu było, że ja dałam mu dostęp do Rebel i już. Ogólnie też mi jeszcze powiedziałaś, że nie miałaś czasu myśleć, sprawdzać mnie, kim jestem, czy nie jestem. Jestem osobą podstawioną, po prostu nie uwierzyłaś, że kolejna osoba mogłaby być podstawiona? No nie uwierzyłam, że w tak krótkim czasie, bo w ostatnim, bardzo krótkim czasie okazało się, że bardzo, no trochę było tych sytuacji w przeciągu, od początku tej mojej działalności, ale nie działalności się napiję, a myślę, że było słychać, jak się wróciliśmy. Wróciliśmy, więc słuchajcie, więc tak. I co? Aha. No i powiedziałam Andrzejowi właśnie, że nie miałam czasu na myślenie, a w ostatnim czasie, ale przy działalności Rebel, bardzo dużo osób nawet dało się kupić, dosłownie kupić. I też myślę, że zastała się zaszantażować, ktoś coś na nich miał i dlatego zaczęli tak się zachować, a nie inaczej, bo znałam też ludzi, którzy mieli pieniądze i to poważne pieniądze, takich ludzi się nie kupuje, ale te osoby mogły się zajmować jakimiś rzeczami, które spowodowały, że po prostu stało się tak, a nie inaczej.
Więc sobie pomyślałam, byłam tak zmęczona, zwłaszcza, że byłam świeżo po akcji, gdzie bliska mi osoba, w sensie, że nie rodzina, ale bliska, w sensie, że byłam z osobą blisko, bardzo mnie zawiodła, ale to bardzo mnie zawiodła. Zaraz krótko po tym też... Boże, czekaj, dźwięk kapita. Słyszałeś jaki ten? No, jaki dźwięk. Tak więc otwieram sobie coś, żeby nie przesypiać. I ten. To będzie teraz tak cały czas, więc musimy jechać z poprawną prędkością. No i powiem wam tak. Stało się tak, że najpierw osoba bardzo mi bliska, bardzo dla mnie bliska, mnie bardzo zawiodła i straciłam kompletnie zaufanie do tej osoby. Jest mi do tej pory z tym ciężko. I zaraz po tym osoba, która też zaczęła stawać się mi bliska, tak? Była relacja od dłuższego czasu już i na tą osobę zawsze mogłam liczyć i odwrotnie. Nagle zaczęła się ode mnie odseparowywać tak jakby. Alienować się ode mnie. Co zaczęło być dla mnie podejrzane, że ktoś zaczyna coś robić z kolejną osobą, która bardzo była za mną, bardzo szanowała to, co robię i w zasadzie to osoba była jedną osobą, która tak we mnie wierzyła i w Rebel 24 z takim zapałem i nagle, po prostu nagle z dnia na dzień, gdzie mieliśmy mnóstwo planów, gdzie byliśmy w kontakcie takim przyjacielskim, nagle zaczęła zerwała kontakt, potem twierdziła ta osoba, że jednak nie zrywa ze mną kontaktu, tylko coś tam i tak dalej, coś tam. Po czym no naprawdę ta osoba zerwała, tak? I nagle tutaj Andrzej zrobił relację, ja sobie się nie mam już siły, co się dzieje. Okazuje się, że bardzo dla mnie osoby pewne, tak? Tak zwane pewniaki. I to w tak krótkim czasie. W tak krótkim czasie się dziwnie zachowują, gdzie tych osób oczywiście było więcej w przeciągu chociażby 2 lat, tak jak odkąd jest Rebel, bo wcześniej to ja już nie liczę tych przypadków, bo wcześniej to już w ogóle, ale odkąd jest Rebel, było troszeczkę tych osób, które nawet tam moje, no nawet to nie była duża cena, tak? Już tak duża kwota, że tak powiem, bądź nawet rozbijana na jakieś tam tak zwane transze, no niestety, no, było trochę podrzuconych mi świń. Też jedna była poważna świnia mi podrzucona, a nawet 2 poważne świnie. Jedna to były pliki w komputerze, druga to było coś, co na razie nie będę mówić, ponieważ nie mówię o tym od czerwca tamtego roku. Minął już ponad rok, jeszcze o tym nie powiedziałam, może przyjdzie kiedyś okazja taka, że o tym powiem, ale zobaczymy. W każdym razie i tak pojawi się nagle Andrzej, no naprawdę możemy by powiedzieć, że tak brzydko z dupy, nie? Tak jak ty się dzisiaj śmiałeś. No, no to taki koleś z dupy nagle. Nagle jakiś koleś w ogóle może relacje robić, może pomóc i tak dalej. Ja naprawdę nie sprawdziłam go w żaden sposób. W żaden sposób nie rozbierałam go do skarpetek, tak? Nie inwigilowałam, nic nie robiłam. Nie sprawdziłam, mimo potężnych sparzeń, bo po prostu ja miałam tyle na głowie rzeczy, że nie miałam czasu. Pomyślałam sobie, dobra, przecież sobie zrobił relację, gdyby się coś działo, to go depnął z strony i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę potem jakoś poszedł ten nasz kontakt, współpraca, co nie? Że już, no, to jakbym go znał od zawsze, naprawdę, tak się czuję w jego towarzystwie. I też mi przyjaciele mówili tam, osoby, z którymi się znam już od dłuższego czasu, również, mimo że nic osobiście na ja nie miała, ale się pytały Jowita, czy ty go znasz na tyle dobrze, bo słyszę, że już nie gdzieś jedziesz, bo słyszę, że już nie gdzieś idziesz, że coś już organizujesz, do domu go zapraszasz, no. Jesteś nieostrożna i tak dalej, nie? No to powiedziałam, że wiesz co, nie mam powodu, żeby mu nie ufać, tak? O, w taki sposób powiedziałam, że nie mam powodu, żeby nie ufać. No bo nic się nigdy nie takiego nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, Andrzej naprawdę jest osobą lojalną. Rozkojarza mnie tata, no ale trudno. Musisz teraz być ten. Pokażę wam. Nie będzie widać tych światełek już. Może będzie. A to są drogi. No
no powiem wam, że noc ma to do siebie, że są puste drogi. Skręć w prawo na rozwidleniu. Najbardziej widoczne są oczy i obitki, wiecie co, to ja wam tak na razie zrobię. Witam serdecznie. Też wtedy byłam. Nawet go z Tomkiem jeździliśmy samochodem do Żywca, pisze Anetka. No, tak, Anetka. Tak. A co do Anetki, to teraz opowiemy o Anetce. Tak. Opowiemy o Anetce. Zmienimy temat na chwilę. Anetkę znam z bardzo, bardzo, bardzo dawna. A mianowicie Anetka działa już naprawdę wiele lat społecznie w nagłaśnianiu ważnych rzeczy. I tak dalej, poruszaniu trudnych tematów. Jest bardzo wnikliwą osobą. I teraz wam powiem istotą żywą. Boże, będą mnie ten. Na bank ktoś już tutaj coś napisał. Nie, ale nie, no przynajmniej data. Ten, nie. Przynajmniej wiesz, czy był dekret. Tak. I teraz tak. A kto to? Anetka jest. No to Piotr, ja nie wiem, ty się obudziłeś, już Anetkę wszyscy znają. To jest kobieta, która ma całą bibliotekę wszystkich papierów na system. Dokładnie. Na błędy systemu. Papiery wszystkie odnośnie tego, że jest bezprawie, po prostu się dzieje. Anetka mateczki na cały system. Na cały festiwal przestępstw, jak to mówi Marek Majker. Dokładnie. I co wam jeszcze powiem, to, że Anetka znała się od wielu lat. Ponieważ razem działałyśmy, razem jeździłyśmy na protesty jeszcze długo przed tym, zanim był Rebel, a mianowicie 3 lata już wcześniej przed Rebel ją poznałam, a może nawet troszeczkę z hakiem te 3 lata. No to można było powiedzieć, że znamy się prawie o 5,5 roku, tak myślę, że minimum. Jak się z Anetką po prostu znamy, ja się kontaktuję sobie przez internet, co prawda mi usunęli wszystkie moje strony wcześniejsze i profile przez to, co tam wyrobiłam na nich, pisałam, prawdę. Ale tak naprawdę nas połączył wspólny temat i też Anetkę znam od dawna. Nie odwracasz kamerki? Zaraz, czekaj. Anetka pozdrawia skidanie i dla was oczywiście, pisze Barbara. Tak więc... Czekaj, ja zaraz coś komuś zobaczę, które jest na osi. 23:45. Kurczę, to ludzie o tej godzinie śpią. Ale są z nami. Ale są z nami. Może to się przerodzi w nocnego live'a. Myślisz? Nie wiem. Nie będziemy tyle ludzi męczyć. Zostaniemy do możecie... ostatniego widza. No da. O, mamy bramki? Bramki. Anetka mistrzyni. Anetka mistrzyni, pisze Barbara, tak, Anetka to tak. Tyle ludzi, pasażerów na przejażdżce. Tak, Aniu, tak. Jedziecie z nami razem. Wesoły autobus, taki wirtualny. Szerokiej drogi, pisze Grzegorz. Nie powiemy wam, gdzie jedziecie z nami, musicie nam zaufać. To chociaż zjedź ta do mnie, bo sam piję, pisze Piotr. A gdzie jesteś? A do ciebie to gdzie? No, do ciebie to gdzie? Czekaj. A jeszcze chcę wam coś powiedzieć. Jak robię taką minę, o...
To nie oznacza, że mam złą, wrogą minę do was, tylko jak robię tak, to znaczy, że się po prostu skupiam i skupiam dostrzec komentarz. Chcę dostrzec komentarz, bo jestem krótkowidzem i wyostrzam po prostu widoczność. Ma taką funkcję, naprawdę, jak przymrużę oczy, to mi się wszystko wyostrza i mi tak nie latają te literki. Nasza cudowna wojowniczka wolniej pisze Piotr, ale my jedziemy wolno. Andrzej przy mnie musi jechać przepisowo. Znaczy nie tak. Sam z siebie zawsze jeździ przepisowo, nie ma z tym żadnych problemów. Przecież nie ukrywam, że lubię za... Witam, trochę się spóźniłam niestety, co z Markiem? Pozdrawiam serdecznie, aktualnie z Niemiec. Sabinko, zapraszam Ciebie do obejrzenia wczorajszego live'a. Wieczornego, późno wieczornego. Tam wszystko, Marek jest na wolności, to przede wszystkim informacja. Był zatrzymany, ponieważ dwie prokuratury go poszukiwały. Mimo iż przedstawiał, że ma adwokata i był na komisariacie w Krakowie, przepraszam, w tej sprawie, ale a później kolejne dwie się zgłosiły po jego zatrzymaniu. Ale jest na wolności i wszystko, co i jak, dlaczego było powiedziane na wczorajszym live'ie. Zatrucie. A mierzy się nie wzięli na wycieczkę łobuzy. Anetko, bo tu nie będzie miejsca za niedługo w samochodzie. Uwierz mi, za jakieś 3 godziny, 2,5 godziny nie będzie kompletnie miejsca. Tak, więc nie będzie kompletnie miejsca w samochodzie, tak więc ciebie nie wzięliśmy na wycieczkę nocną. I uwierz mi, że by ci tyłek odpadł od siedzenia, ile przed nami po prostu jest jazdy i różne miejsca. No a co z tymi ósemkami? Co oznacza ta liczba 8? No... Jestem ciekaw. Kto to pisał? Ania jakaś, tak? Nie, Justyna. Justyna. Szczytno Piotr pisze. Tam gdzie pije w Szczytnie. W Szczytnie, słuchajcie, macie imprezę alkoholową, wbijajcie do Piotrka. Zatrucie na taką skalę mogą wywołać... dioksyny. Jest to najbardziej toksyczna substancja na Ziemi, a wydziela się podczas produkcji papieru. Dziękujemy firmie, którą wszyscy dobrze znamy, za to, co się stało, pisze Jolanta. Dziękuję Ci za komentarz. Anna pisze, nie mówcie. Barbara Wieciek pisze, uwielbiam Was, Jowitka, w duecie z Andrzejem. Piotr pisze, WWO. WWO? Damy radę. A może miało być N? Nie. Dziękuję za info w wolnej chwili. Obejrzę całe życie, że jest na wolności, pisze Sabina. My też się cieszymy. Izabela, szerokości życzę. Już napisałam już o 8. Justynka, to napisz jeszcze raz, proszę. Kurczę, mignęło gdzieś. Piotr pisze, że sam pije, więc jak ktoś też lubi pić, tak, albo ma potrzebę pić w czwartek w nocy... W Szczytnie, to piszcie do Piotra. Szczytno mi się tylko z jednym kojarzy. Tam jest ta chyba szkoła milicyjna, nie? Nie wiem, nie byłam nigdy w tej szkole. No nie, no tak mi się kojarzy, że tym Szczytnie to jest... Jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale tak mi się kojarzy, że w Szczytnie jest ta szkoła pomilicyjna. Justynka, napisz nam raz jeszcze. Ja nie widziałam z tych komentarza, nie było, na pewno napisałam. Ja nawet nie mam prawa patrzeć. Tak, czy nie ma prawa tutaj patrzeć. Dobra. Znaczenie liczby 8 jest związane z tematami wyznań i trudności. Gdy zobaczysz liczbę 8, aniołowie utwierdzają Cię w przekonaniu. O cholera, ale trzepie, że możesz poradzić sobie z tym okresem trudności i że prawdopodobnie nawet na tym skorzystasz. Spróbuj dostrzec pozytywne aspekty w tym, co przeżywasz i wiedz, że nadchodzą lepsze czasy, pisze Justyna. Damy radę, pisze Piotr. I WWO. No, Mirka pisze Piotrowi, że nie sam, bo jest towarzystwo wirtualne. Jurand pisze Piotr.
Dziewczyny, nie pisać do Andrzeja w trakcie drogi. O, mgła jakaś się trochę nam tu robi. Co tam ogólnie u was słychać, nie powiedzcie. Będziemy jechać teraz wolniej, bez mgła. Musimy sobie trochę świeżego powietrza. Co tam u was słychać? Możecie udostępnić, to będzie nas więcej, bo wiele osób po prostu nie ma, wiele istot żywych nie ma po prostu powiadomień o Level 24. Tak. Znaczy tak. Nie to, żebym ja się śmiała z tego słowa osób, tylko po prostu... Żeby się nie doczepiali, niepotrzebnie. Niepotrzebnie, dlatego że mówią, że jest zaprogramowania, czyli będzie dobrze, pisze Justyna. No właśnie, więc tylko mi czyli jak będzie dobrze. W skrócie super tu napisałaś. Dobrze pan myśli, pozdrawiam was serdecznie, Janina. Dobrze myślisz, Andrzej, widzisz? Ja dobrze mówię, ty dobrze myślisz. A ja jestem Andrzej, bez pan. Ostrożnie jedźcie, Piotr napisał. No nie wiem, tak nas rozkojarzysz jakiejś imprezie alkoholowej. Pamiętajcie, że w niedzielę o godziny 20 budzimy wilki. No właśnie. Jeżeli jest tutaj ktoś z Bielska-Białej, to o godzinie 20 spotkamy się, ale w niedzielę. Nie wiem, że wydarzenie czy coś. Tak, po prostu spotkamy się tak spontanicznie. Gdzieś, gdzie w ogóle nie musimy się spotykać. Każdy może stanąć gdzie indziej w Bielsku i puścić to, co ma puścić. Tak, dokładnie. A my będziemy co? Przechodzić koło Placu Kroblego. Będziemy przechodzić około tej godziny przez Plac Kroblego. Albo jeszcze gdzie indziej. Może weźmiemy jakiś głośniczek Bluetooth. Tak. No. I będziemy słuchać, kto z was puszcza, bo tyle świadomych osób w Bielsku, to będziemy, na pewno się usłyszymy. Dokładnie. Gdzieś z każdego rogu, okna, balkonu, knajpy. Budzimy wilki, au! Zlicujcie się nad Piotrem, odjedziemy. Tak. Albo połączcie się z... Albo to po live. Zostańcie z nami, a po live połączcie się z Piotrem online. O, jest nas dużo, pisze Barbara. No my tak jakoś... będziemy sobie w rynku, jakoś tak za 15-20, potem może wstaniemy na Placu Kroblego za 5-20, gdzie będziemy chodzić sobie po Bielsku. Tak, przejdziemy się koło zamku, zobaczyć się... jak zarosła trawa pod zamkiem Sułkowskich. No, bo poruszamy się po naszym kraju i tyle. Nie ma czasu na mdzenie baranów, budzimy wilki. Dokładnie. Barany już się chyba nie obudzą. Pozdrawiam. Kot? Tychy pozdrawiam. Tychy. Chodź, Boże, jak mi ciebie tutaj. Czemu tutaj tak ciebie? Chodź, moją. A ktoś to potem wytnie i powie, patrzcie, mi tak czytać nie potrafi. No i że jest ciemno, ekran jest poświetlony, to jeszcze mi trzepią te białe, cienkie literki. Jeszcze jestem w kłódkowie z dodatku. Boże, chodź moją wapiennicą, tak? Co tu jest? Boże, jeszcze wiadomości z Messengera co chwilę przychodzą i wysłaniam. Wapiennicą po brzeża Bielska Białej.
No ja wiem, gdzie jest Wapienica. Bielska Biała. Ciemna, bądź się boi. Witam i pozdrawiam. Pozdrawiacie, dobre. Dobry wieczór, niech pan Andrzej wolno jedzie, uważa na drodze. Tak, jedzie wolno, uważa. Cały czas prawym pasem. Tak, ma raz znak zapytania, pisze Piotr. Justynka znowu napisała nierskie liczby 8. Justynka, wiesz co? To chyba wtedy, co ty mi napisałaś, to doszło po prostu po czasie. I teraz wysłałaś mi drugi raz, jak się to poprosiła. Albo już trzeci. Uwielbiam znaczenie liczb, pisze Justyna. Dobry wieczór, niech pan... Aha, to już było. Nie wiem, czy to jest Spychowa, ale historyczne. Tak, ja wiem. Pasuje. Słownik, napisała Barbara. No to widzisz, Barbara, tobie na myśl o słownik, ja myślałam, że ja liter nie widzę. W życie, pisze Piotr. A czemu? Uzasadnij proszę, Piotrze. No, też jestem ciekaw. Dobra, tu będzie kolejny etap strzyżenia, pisze Anetka. Pozdrawiam was, Bieruj. Dobra, odwrócę tak trochę. Żebyście nasze twarze zobaczyli, chociaż prawie nie widać. No. Ale fajnie, bo jak masz jakieś niedoskonałości, czy nie masz makijażu, czy jak nie tak, no to nocne rajwy są super, nic nie widać, słychać i... Od dzisiaj nie piję, pisze Piotr, no ale właśnie pijesz, tego dzisiaj nie piję. Daliśmy ci nadzieję, żebyś od dzisiaj nie pił, tak? No lepiej jest przeżywać wszystko na trzeźwo. Ja wam powiem, że ja taki sobie potrafię klimat zrobić, że ja żadnego alkoholu tego nie potrzebuję, naprawdę. Chcesz czarnego? Na razie, dzięki. Nie będę mówiła czego, bo będzie, że reklamuję jakiś produkt. Nie no, Boże, jak się ośrodek monitorowania to jest czy, ciemny, czarny czy chce czarnego, cukierek. A ja powiedziałem, że nie. To jest ciemny, czarny cukierek. Cukierek jest czarny, ale opakowanie jest czarne. Nie na gardło, po prostu go się ale jak kiedyś miałem problemy z czarnego dosania. Czarnego dosania. Tak, i powiem nazwy firmy, ponieważ reklamuję na samo H. Na H. Na samo nie. Widzisz dobrze, tyle tylko słownik robi jaja, pisze Barbara. Nie męczę się bity pisać dużymi literami. Arman, dziękuję, jesteś cudowny. Patrz, jak od razu odczytałam. No, ty, to jest dobre. Kapsloka wciskajcie. Tak, bo powiem wam, że zwłaszcza w telefonach, nie? No. Nie, no też się da przecież. No wiem, że się no. Da. Kobiety, no nie pisać do Andrzeja. Dziewczyny, później wam podpisuję. Casting na żonę dalej trwa. A w ogóle chciałam powiedzieć wam, że jakbyście potrzebowali zatrudnić kierowcę, to Andrzej jest idealnym kierowcą. Naprawdę. A więc się zastanówcie, to otwieram casting numer 2, bo oczywiście bez twojej zgody już drugi otwieram casting. Okej, okay, dobra. Nabór na kierowcę. Ale akurat na to się zgadzam. No. W ogóle fajnie było, gdyby ktoś miał pracę dla kierowcy. Takiego szofera, to ja jak najbardziej. Ja jak najbardziej. Tak, a czy może być dorywcza, może być... Andrzej ma idealny charakter pod to. Uwielbia jeździć, uwielbia siedzieć za kierownicą. Jest ugodowy. W ogóle mnie nie wkurza. Jeździ nie przepisowo. Mnie. Jeździ przepisowo. Dba o samochód. Wiecie co? No, to przede wszystkim. Dzisiaj mnie auto wyczyścił, ja nie wiem. A rano stolik. A rano stolik z kuchną pod domem. Ja nie wiem. Naprawdę, to powiem wam, że w ogóle nie jest uciążliwy. Naprawdę, nawet nie denerwuje, że tak wiem. Ma dobre cechy charakteru. Można mu zaufać, a przynajmniej nie ma powodu, żeby nie ufać. No, to już jest coś. Tego podstawę trzeba wymyślić. Tak. Strzelce opolskie. Strzelce opolskie. Czekaj, co to było strzelce opolskie? No, Marka tam mieli przewieźć wczoraj. Aha. Co
faktycznie. Patrz, tam jest takie słynne więzienie strzelców polskich. No. Coś czujesz, będzie spotkanie z Markiem, pisze Andrzej. Aha, bo ktoś się, o, na strzelce może jednak go tam zebrali i powiedzieli, że wolny jest. Tak, jedziemy na lipę. Nie, nie. Marek na szczęście. Jest na wolności. Tak jak każdy wolny człowiek. Chociaż wielu wolnych ludzi niestety za nie są na wolności. Duperele siedzą w klatkach. Nie, Andrzej, nie jedziemy się spotkać z Markiem. Jeszcze byśmy się z nim spotkać, on cały czas ma tyle rzeczy na głowie, że do tej pory się z nim nie mogliśmy spotkać. Ale rozmawiamy z nim przez telefon, także. Tak jest na wolność. Na 100%. Mógłby się już pokazać, chociaż nie, bo teraz live'a. Ale proszę, miał dzisiaj wieczorem zrobić podobno live'a. Zwracam przez kilka dni. Może zwracam przez kilka dni na liczby, a czyli zwracam uwagę. I myśl o tym, co byś chciała, żebyś. Aha, ja mam zrobić. Się spełniła, to przyciągasz. Ja też mam dwucyfrową liczbę, którą widzę wszędzie, ale wam nie będę mówiła, jaka to jest, bo żaden się ze mnie śmieje. Przysięgam. Ja od dłuższego czasu wszędzie widzę dwucyfrową liczbę. I ona oznacza właśnie same pozytywne rzeczy, nie? Znaczy. Nie powiem wam, jaką będziecie brechtać i nie oznacza. Ja wam dam rebus. Nie. Ale nie taki ten. Chyba kolejny od rebusów się znalazł. Widzę, że jest na wolności. Ważne, że jest na wolności. Przepraszam, jak co Andrzej. Bacznego Witko, dziękuję bardzo. No muszę coś tam skonsumować, bo go nie jest. Nie no, rebus miał być taki, że pewien znaczek zodiaku, jak odwrócicie z poziomu do pionu, to wtedy wychodzi ta liczba. Tak? No. I chyba ja jestem, no ja jestem spod tego znaku zodiaku. Marzec. Taką macie zagadkę. Co to za liczba, która prześladuje Jowitę? Powtarzam. Jest znak zodiaku już z marca. Napisał. Już napisał? Armat jest na już napisanie. A, no to okej. Okay. No to już wiedzą. Tak. Bo ja mam tak, ja bym teraz prowadziła samochód, to nie byłoby ograniczenie do 70, to powiedzmy mnie na bank. Wszędzie widzę te liczby od bardzo długiego czasu na wszystkim. Na wszystkim, na co nie spojrzę. Czy cokolwiek nie płacę. Jest taka końcówka, te liczby są wszędzie. Wszędzie. Nawet jak numerek gdzieś dostaje, to też taki dostaje numerek, nie? Numerek, jak czekam na zamówienie. Bo jasne. Dobra, zmieńmy temat. Ja w ogóle miałem wczoraj zrobić takiego krótkiego live'a. No to dawaj. Bo nie wiem, kto tam jest. Kto tam był czujny ostatnio u mnie na profilu. Dałem pewną informację dla pewnych ludzi, którzy w moim mniemaniu prześladują moją prywatność. No i mogliście odebrać ten post mój, jako że bym miał się na nich na przykład odegrać. No i szczerze wam powiem, że przemyślałem to. Przespałem się z tym, spojrzałem na tą sytuację na chłodno i całkowicie odmieniłem temat live'a, który miał powstać. A mianowicie chciałem powiedzieć o tym, iż każdy z nas ma w swoich dłoniach, no właśnie, taka dziwna droga, no. No tak, no żółte pasy, no. Każdy z nas ma w swoich rękach, no niekoniecznie teraz w tym momencie, ale pewne narzędzie, którym jest smartfon, którym są różne inne narzędzia, a mianowicie na przykład Facebook, a mianowicie na przykład relacje na żywo, które możecie robić. I
jak każde narzędzie, możemy czynić dobro i możemy czynić zło. Tak jak na przykładzie noża. Nożem mogę ukroić i posmarować chleb dla drugiego człowieka, ale mogę też tym nożem ten nóż wbić drugiemu człowiekowi w plecy. No i tak sobie postanowiłem, że nie będę się odgrywał, nie będę robił żadnych relacji na temat tych osób, które prześladują mnie, moją rodzinę, które wbijają brudnymi buciorami w moje życie prywatne. No bo po prostu nie chcę burzyć. Nie chcę burzyć taką relacją, zwykłym postem na czyjś temat w internecie. Sami wiecie, jak to jest. Można komuś naprawdę zniszczyć życie, a nawet doprowadzić do tragedii. Ale oni mogą ci obrabiać dupę, wpieprzać swoją mordę przebrzydłą w twoje życie i no mieć frajerskie zachowania i konfidenckie. No tak, no. A ty będziesz taki... Mogę powiedzieć ewentualnie o jednej z tych osób. Jest taki sobie pewien Daniel A, z którym pracuję i zaczął farmazonić w zakładzie pracy, w którym pracuję. A zaczęło się ale to... Ale brzydko, ale ciuś. Czekaj. Ciuś. A mianowicie pomyślcie, od czego się zaczęło. Nie wiem, czy pamiętacie, jak zrobiłem kiedyś relację po prośbie, jaką otrzymałem od matki pewnej dziewczynki chorej na autyzm. Zrobiłem relację na żywo, żeby udostępnić po prostu zrzutkę dla tej dziewczynki, opowiedzieć trochę historię pokrótce. No i ten Daniel ma w rodzinie też dziecko chore na autyzm. Ale to dziecko mówi, bawi się z innymi dziećmi, funkcjonuje całkowicie idealnie w porównaniu do tej dziewczynki, o której robiłem live'a wtedy. A to nie ma znaczenia, słuchajcie. No, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia w ogóle takie badanie. Ponieważ sytuacja była taka, że pani się zgłosiła do Andrzeja o pomoc w udostępnieniu zbiórki, którą zrobiła na rzecz swojego dziecka, które jest chore. I Andrzej na swojej stronie udostępnił, Andrzej poprosił mnie, ja również udostępniłam, bo tej pani na tym bardzo zależało. Co prawda nie jesteśmy fundacją charytatywną, znaczy fundacją do nagłośnienia takich rzeczy, czy jakimś, nie wiem, stowarzyszeniem, czy stroną, która się takimi rzeczami pomocowymi zajmuje, ale od czasu do czasu, jeżeli to się do nas wróci, no to udostępnimy, tak? Bo gdybyśmy udostępniali wszystkie zbiórki świata na wszystkie dzieci, no to by nam miejsca brakło. Ale staramy się, gdzieś tam jak już taka wiadomość nas trafi, ktoś się z nami skontaktuje, komuś na tym zależy, no to jak najbardziej staramy się również od czasu do czasu tego typu rzeczy również udostępniać, żeby pomoc mogła trafić do jakiegoś dzieciaczka, tak? I jest następująca sytuacja. Andrzej udostępnia, robi live, udostępnia zbiórkę. Ja udostępniam link do zbiórki, że ta mama potrzebuje pomocy, żeby poprawić codzienne życie swojemu dziecku, tak? I codzienność i tak dalej, żeby to dziecko lepiej mogło funkcjonować. A w tym czasie jakiś gość pruje się, że on też ma chore dziecko i Andrzej ma to gdzieś, tak ja to mówię w skrócie po swojemu, Andrzej ma to gdzieś po prostu, bo jakoś nie udostępnia pomocy dla tego dziecka, tylko że ci rodzice, to po pierwsze, nie zorganizowali zbiórki na rzecz tego dziecka, nie poprosili Andrzeja czy kogokolwiek o pomoc, ale będą się srać i się mścić, dlatego że Andrzej pomógł innemu dziecku poprzez udostępnienie pieprzone kopii w klej, bo ktoś o to poprosił, kopiuj wklej, bo on też ma chore dziecko i Andrzej powinien udostępniać jego chore dziecko. Tylko że ci rodzice nie zorganizowali żadnej zbiórki, żadnego sposobu leczenia, usprawnienia. No po prostu nie odezwali się do mnie. Nie odezwali się do Andrzeja z taką pomocą. Tak, a jak najbardziej bym pomógł, no bo czemu nie? Oczywiście, przecież wiadomo, żebyśmy udostępnili. Tym bardziej, że mogę wam trochę zdradzić, że jest to u mnie w rodzinie. Tak, ale będzie zwał frajerskie zachowania, ostrożnie. I ten, ale będzie stosował frajerskie zachowania, nie? I ja to tak stwierdziłam po swojemu. Tak, no i gość chodzi i psuje mi reputację. Coś, wiecie co, coś nas wyrzuciło.
coś tam było, że długość ma wpływ, coś tam, nie? Co to było za ten? Nie, no ja nie patrzyłem w ekran. Ale ja Andrzej, bądź dobry, ale nie za dobry, pisze Ola. Ja nie wiedziała, ja nie widziałam tej zrzutki, bo to było jakiś czas temu, Basia. Tak, z miesiąc temu może. No. Tak więc, no i taka sytuacja, nie? No i jest kilka takich osób właśnie, które ostatnio w brzydki sposób się interesują po prostu Andrzejem, no i tyle. No, ale postanowiłem po prostu, że nie chcę burzyć tak jak oni, tylko chcę budować, więc więcej brudów, które na przykład mam na takiego Danielka, a nie chcę wyciągać, no bo nie chcę się zniżać do jego poziomu, po prostu. No, a facet nie jest święty, nie? Nie jest, nie facet jest. Facet nie jest święty, no. I niech się zajmie lepiej swoją i swoim podwórkiem. I swoją osobą, swoją rodziną i nie wiem, jak mu się nudzi, to niech cygary w domu wyje. Ja tu zawsze mówię, jak komuś się nudzisz i wpychasz... Mało tego, ja się w ogóle tak przez przypadek dowiedziałem o tym, że gościu farmazoni na mój temat w zakładzie pracy, w którym pracuję od 12-13 lat, jakoś tak, bo byłem ostatnio odwiedzić mój zakład pracy, tam donosiłem różne papiery swoje do kadr. No i wyszedłem po prostu na halę, bo tam musiałem się też z kierownikiem zobaczyć, wypisać kartę urlopową i ludzie sami do mnie podchodzili. Sami do mnie podchodzili i mówili: ty uważaj na tego Daniela, a ponieważ on chodzi takie głupoty na twój temat pieprzy. W ogóle wiesz co on gada? I trzy osoby do mnie podeszły i normalnie to na pewno nie był jakiś zbieg okoliczności, ani się nie zmówili, tylko na pewno było coś na rzeczy. Także Daniel, ja wszystko wiem, jak farmazonisz w pracy, zlewam to ciepłym moczem, żyj sobie swoim życiem, nie wpieprzaj się w moje życie prywatne. Ja ciuś. I tak sobie żyjmy. I przepraszam, by się przydało, nie? Przepraszam, sorry stary. Zachowałem się jak dziecko w piaskownicy. No, ale takich ludzi chyba nie stać na to. Chociaż nie wiem, no... Zobaczymy. Już będzie dobrze, jak się zacznie zajmować sobą, nie? No, to już twój będzie dom, dużo. To twój azyl, pisze Ola. Daniele, to latają po lesie, pisze Ola. Cała pomaga, mimo że też mam dziecko, za już jestem świadoma po czym, pisze Barbara. Moje dziecko dotknęła tragedia i moje dziecko stało się ofiarą szczepień. Tak więc jest namacalnym przykładem na to, co może zrobić szczepienie z organizmem dziecka. Było to dawno temu. Dawno temu przeżyliśmy tą tragedię w rodzinie i dlatego stąd się wzięło moje działania tak, dla społeczeństwa, nagłaśniania. Właśnie od tego tematu się zaczęło, od tego, co mnie dotknęło i z czym było mi bardzo ciężko po prostu żyć. Tak? I sobie to wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, że dlaczego akurat moje dziecko i tak dalej, nie? Tak więc też dużo przeszłam, też wiem po czym. Ja ile, jaką masę rodziców poznałam i dorosłych ludzi po powikłaniach poszczepiennych, a ile jest rodziców, którzy swoje dzieci na cmentarzu odwiedzają, tak więc no temat po prostu rzeka, nie? Kaj się Majowita, Andrzej, witam wszystkich wolnych ludzi, pisze Jan Kowalski, gdzie ty byłeś? Gdzie ty się podziewałeś? No, witaj Janie. Janie, jedziemy przed siebie. Panie Janie. A Barbara napisała, że ZA, czyli zespół Aspergera, no domyśliłam się. Dzisiaj, Jan, robimy 888 km. No, 888 km dzisiaj przed nami. Trochę już zrobione.
Jowi jest z nami, ona jest niezłomna, pisze Ola. Ola, ty lepiej napisz, jakie tam przetwory ostatnie zrobiłaś. Oj, ja Ola, widziałem dzisiaj twoją miętę. Co tam jeszcze miałaś? Miętę? Od czego ona nie miała? No, to ja tam codziennie widzę. A dużo na głowie, praca, praca, środek sezonu, pisze Jan. A środek sezonu czego? No, też mnie to zaciekawiło. Nie, żebym był ciekawski, ale... Wakacje, środek sezonu, nie wiem, jakieś... Środek sezonu na co? Ośrodki wczasowe? Tak mi się skojarzyło. Ja myślę, że nie. Może jakieś pomarańcze, hulańce, tańce. Dancingi. Hehe, może na Białorusi jedziecie, bo można bez wizy, pisze Andrzej. Temat zatrucia. Gdzie wy się wybieracie do Oławy? Pisze Jan. Takich ludzi jak wy to ja nie znam, pisze Ola. No jak to nie Ola, ja znam ciebie. A ja też ciebie znam. Środek sezonu mojej pracy. Nie? Jan, nie. A co się chodzi się chce? Szkoda czasu. Chociaż tak na Orlenie się tylko ten. Jan Kowalski, ale twojej pracy, czyli chcesz zajęcie, o to pytaliśmy. Jak chcesz, to możesz się podzielić, jak nie, to nie musisz. No, nie musisz. Nie musisz. Mogę uchylić trochę okna, nie będzie tam. To... Nie, bo nie zamkniesz. No zamknę. Nie zamkniesz. Chodź, to dobrze, to zjedziemy później, za chwilę. Temat rozmowy możecie podpowiedzieć. Jak ty widzę, że dasz luz do tematu rozmowy, to wiesz, co zacznie się dziać? No, to już tak. O, cholera, jasna. Ale możecie nam zadawać jakieś pytania. O, a jak Q&A do Jowity i Andrzeja. Jak będziecie chcieli, jak będziemy chcieli, to wam odpowiemy. Bardziej pytam. Taniec, wakacje, praca i tylko praca. Trzeba zapytać na ten... Zapylać na ten chory, zgniły system, pisze Jan. Dobra, dalej się nie dowiedzieliśmy, jaki środek sezonu, ale okej, okay, rozumiemy. No wakacje. Ale przecież nie wiem, pomarańcze, ogórki, nie? Co, jest wiem, już jakieś pytanie, czy nie? Nie ma. Dzisiaj z przetworów ogarnęłam swój mózg. Stwierdziłam, że dla rodziny wszystko jak zawsze, przetworzyłam życie i przetrwam wy też. No, mój mózg to też jest przetwór. Nie. Sorry, przepotwór. A co do mojego mózgu, to mam już przepełnioną pamięć. Mam tak dużo rzeczy i robię takie nowe rzeczy i tyle rzeczy w ogóle mam i obowiązków i nowych wyzwań, że ja naprawdę ja już nie wiem, gdzie mi się to mieści. Jestem jakimś geniuszem po prostu. Wiecie, kochani, że w Kujawsko-Pomorskim karani finansowo są rodzice za brak szczypawek na dzieciach? Ale za jakich szczypawek, zacznijmy od tego? No. Bo to, że kary administracyjne są nakładane na rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci, ponieważ mają temu swoje powody i się o te dzieci troszczą i na przykład dzieci dostały powikłań wcześniej, bądź jakiś bliski człowiek rodzinny i tak dalej. Bądź nie mogą uczyć przeciwwskazań, bądź na wrażliwość na jakikolwiek składnik, jakiegoś specyfiku ze strzykawką, to kary administracyjne na rodziców czy sprawy w sądach rodzinnych są już od dawna. To będą cyberprzetwory, pisze Ola. Tak, będą
do sprzedaży na pendrive'a. Środek sezonu mojej branży, powiedzmy, powiązany jest z budowlanką. No właśnie, aha. Jan, dziękujemy Ci za odpowiedź. Dzięki. Justyna nagłośniła, pisze Anna. Aha, no to no, nie patrzyłam ostatnio. Bo czasu nie mam. To co, jest jakieś pytanie do nas? Możecie zadawać pytania, jakie chcemy. Jakie chcecie, jakie no. My chcemy. Zróbmy sobie tak zwane Q&A. Proszę, pisze Jan. Ja czekam na sanepid, pisze Barbara. To wypisz dziecko z przychodni. Jak cię przychodnia coś ci robi i cię zgłasza do sanepidu, przetwarza twoje dane osobowe czy dziecka. Jest, nie musimy należeć do przychodni, nie jest to obowiązkowe. Zresztą, Basia, zadzwoń do mnie przy okazji, to ci opowiem kilka rzeczy. Gdzie jedziemy? No tego my nie możemy powiedzieć. Przed siebie. Tego akurat nie możemy powiedzieć. Ja was widzę tak, z każdego obozu koncentracyjnego wyjdziecie i będą o was książki, pisze Ola. Straszą mnie jak dziecko, Barbara napisała. Ale jeżeli masz dziecko, które jest... tak, które ma zespół Aspergera, no to jak takie dziecko można obciążać, tak? W jaki sposób można potwierdzić, czy to będzie bezpieczne i skuteczne? Można wysłać pytania do przychodni, do lekarza. Rodzice, którzy wysyłają, znam takich rodziców i widziałam takie pisma, którzy wysyłają zapytania do przychodni, kończy się w ten sposób, że przychodnia nawet zastosowała z opieki zdrowotnej nad dzieckiem i nie chciała dłużej prowadzić, nie? Zresztą każdy rodzic jest odpowiedzialny za swoje dziecko i każdy rodzic dba o swoje dziecko. Ja wam mogę powiedzieć, że taką ciekawostkę, tylko jest ciemno w samochodzie, zaraz zobaczę na telefonie, tylko mi pewnie telefon zaświeci, po prostu zobaczy. Że rodzic decyduje o swoim dziecku, to wam mogę podpowiedzieć, ponieważ moje dziecko zaczyna od września edukację domową. Ale mi się dziwnie, coś mi się robi.